Kolejna reakcja, słuchajcie, przed nami. Witam Was na kanale w związku z Marką. Dzisiaj reakcja, znów dostałam linki bez informacji o co kaman, więc po prostu otwieram i reaguję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostańcie ze mną. Więc tak, oglądamy Julkę i Julka nam tutaj przygotowała reklamę, że jest swatem, czyli brata ludzi ze sobą. Żart, taki suchar. Chciałam powiedzieć, że swat to są te służby, jakieś tam te specjalistyczne, co chodzą w tych marynarkach, tych kuloodpornych. Więc oglądamy. Dobra, już mi śmieszy jedna rzecz. Znaczy ja się nie śmieję w ogóle, znaczy trochę mi się coś śmieszy, bo to wygląda, już widzę, że to jest chyba komediowe, no bo żaden ten tajny agent nie ma takich rozmiarów, nie? Wiadomo. Nie, żebym się śmiała z tego, tylko po prostu no, to jest tak... Jula! Jula! Serio? Serio? To tyle? Ej, powiem wam, że moje suchary to nic w porównaniu z tą reklamą. Życie zaczyna się po 40. Dobra, druga reklama. No nie, za demolka. A ta reklama mi się bardziej podoba. Dobra, ona jest bardziej śmieszna. Jezu. Ej, ta pani, ej, w ogóle, przepraszam, ale muszę to pokazać wam jeszcze raz. Ta pani bardzo źle ćwiczyła z tym ketlem. Nigdy tak nie róbcie. Nigdy tego nie róbcie w domu. O Jezu. Jakby taki trener widział. To jest jakieś takie rozczulające. Ej, dobra, powiem wam tak. Ta reklama była zdecydowanie ciekawsza od tej pierwszej, bo ta pierwsza to jej w ogóle tak trochę nie zrozumiałam. Jeśli wy ją zrozumieliście, to mi powiedzcie, o co tam chodziło z tym swatem. Słotem, czy jak to tam... Nie, słot nie. No nie wiem, jak to się nawet wymawia. Słot? Patryk to kiwa, że to się wymawia słot. Chociaż dla mnie słot to słot, analiza strategiczna, to ja nie wiem. No nie znam się na tych służbach specjalnych, więc... Tak, dobra. Życie. Twoja chwila na ziemi. O czym tak naprawdę marzysz? Pamiętaj, nie musisz stać w miejscu. Nie musisz się na wszystko godzić. To od ciebie zależy, czy pewnego dnia powiesz: to był właśnie ten moment. Tamte zakupy w Jula. Marzenie się spełniło. Jesienne prace w rodzinnym gronie. Teraz nic cię nie powstrzyma. Mam totalnie ambiwalentne uczucia do tych reklam, bo ta druga naprawdę mi się podobała. Bo była taka komediowa, ale taka na poziomie. Ta jest znowu taka tutaj depresyjna, taka wiecie, taki klimat kobiety, która taka jest nieszczęśliwa i w ogóle, no i kupuje ten, jak to się nazywa, dmuchawę do liści, nie? I jest nagle szczęśliwa. No nie wiem. No dobra, no jakby jest to jakiś koncept, no tamta reklama była zdecydowanie dużo lepsza. Ta życie zaczyna się po 40 z 2019 roku. Ja z ciekawości zobaczę jeszcze, jakie są inne reklamy Julii. I jest jeszcze coś nowego sprzed 2 miesięcy. Ale jeszcze tylko wam powiem tak, ta reklama z 40, czyli życie zaczyna się po 40, ma też widać po wyświetleniach, że no to jakby od razu emocje inne tam były. Ponad 1,3 miliona wyświetleń. Ta z tym słotem 61 tysięcy. Więc tak. A ta, która ma 2 miesiące, no wiadomo, świeża reklama. 1,2 tysiąca. Zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj przygotowali.
Tu już jest inna reklama, bo jest o desce. Ale dalej ta sama muzyka, no. Wydaje mi się, że zimno było, jak kręcili tą reklamę, a ta pani jest tak ubrana. Dobra, to jest jakiś instruktaż. Nie. Powiem wam tak, używanie tej samej muzy z kampanii, no dobra, robią to rok w rok i to jest, było okej, okay, bo jakby to jest też kojarzone potem z Julą, ale do instruktażu powoduje, że ja mam oczekiwanie, że tam się coś wydarzy, no tu się nic nie dzieje, nie? Więc jakby chyba, że będzie jakiś finał, ale chyba nie będzie. Nie, wydaje mi się, że nie będzie finału. Nie, nie ma finału. Okej, okay. No to słuchajcie, mój faworyt ewidentnie z tych reklam to jest ta Życie zaczyna się po 40. Uważam, że jest naprawdę z jajem. Jest taka na granicy, no nie wiem, w sumie no dla mnie jest taka naprawdę śmieszna i taka ciekawa. No te dwie pozostałe i z tym Słotem i z tą mamą, nie wiem, ja generalnie trochę coś ze Słotem nie zrozumiałam, a z tą mamą trochę tak czuję raczej niesmak, bo to znowu te stereotypy, takie wycieranie, no nie wiem, jakoś tak, to nie moje klimaty po prostu. Dajcie znać, co wy myślicie o tych kampaniach Julii, jestem ciekawa waszego zdania. Zupełnie znowu inne kampanie, zupełnie coś innego niż to, co ostatnio oglądałam, bo ostatnio była i kampania Hebe, w której się popłakałam i potem analizowałam reklamy X.com, które no nie do końca jakby umiałam na nie zareagować. A dzisiaj faktycznie kampania wideo nawet bym powiedziała ciekawa, więc myślę, że też jestem ciekawa waszego zdania. To co, ja was zostawiam i zapraszam was na kolejny odcinek w związku z Marką już za tydzień o godzinie 18:00.